Przyjechałem właśnie do Suchego Lasu, do firmy STM Group, gdzie dzisiaj i jutro są drzwi otwarte. Akord 25 to maszyna dedykowana do obróbki okien, schodów i drzwi, która od tego roku ma możliwość wyposażenia w 14-miejscowy magazyn narzędzi, który jest umieszczony bezpośrednio przy elektrowrzecionie i umożliwia wymianę narzędzia nawet podczas przejazdów kabiny. Maszyna jest sparowana z programem Kompas i z laserem, który umożliwia podgląd elementów w trakcie obróbki. Stefanie ND to model oklejniarki, który ma możliwość zainstalowania kleju poliuretanowego, który jest podawany w kartuszach. Dzięki takiemu rozwiązaniu... Czym podawane? W kartuszach. To są takie coś. Jak to otworzysz, to tu jest taki walec w środku. Wkładasz ten walec do zbiornika klejowego. Po włożeniu kleju do zbiornika klejowego topielnik roztapia tylko tyle kleju, ile jest potrzebne do obróbki. Oszczędność polega na tym, że pozostała część kleju zostaje nienaruszona. W normalnym układzie, kiedy wsypujemy klej poliuretanowy w granulacie, cały klej, który jest niewykorzystany, musi zostać spuszczony. A tutaj jest to szczelnie zamknięte, więc klej, który nie zostaje rozpuszczony, pozostaje i może być użyty za kilka dni nawet. Oprócz standardowego wyposażenia z zarabianiem na roży, ma możliwość wyposażenia w polerkę, w nagrzewnicę, w płyny antyadhezyjne, płyny czyszczące i cały szereg innych agregatów, który zwiększa jakość obróbki. Prezentowany model piły panelowej Gabiani jest wyposażony w magazyn z celnym załadunkiem. Dzięki temu mamy możliwość załadowania całego pakietu płyt na palecie na tylny magazyn, a maszyna pobiera poszczególne płyty, wykorzystując do tego specjalne chwytaki.